Komisja skrutacyjna w składzie tu obecnym ustala, stwierdza, że w głosowaniu tajnym zostały ustalone następujące wyniki głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania 15, oddanych głosów 15, głosów nieważnych oddano 3, głosów ważnych oddano 12. Na poszczególnego kandydata oddano następujące liczbę głosów. 8 głosów za, 4 głosy przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarczynie wybrany został Andrzej Szulc. Dziękuję komisji, bardzo dziękuję i gratuluję radnemu Przyłce przewodnictwa w Radzie. Odczytam teraz uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała nr 1, łamane przez 1, 2014 rok Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Złą uchwałę dostałem. Czyli jeszcze raz, uchwała nr 1, łamane przez 1, 2014 rok Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z roku 2013, pozycja 594 ze zmianami. Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarczynie w głosowaniu tajnym wybrany został radny Andrzej Pszczółka. Protokół. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję radnemu Pszczółce, panu przewodniczącemu i zapraszam do zwolnienia mnie z tej zaszczytnej funkcji. Bardzo państwu dziękuję, że znosiliście mnie. Mam nadzieję, że tak tragicznie nie było. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Chciałem podziękować koledze Łuczakowi za prowadzenie dotychczasowej sesji. Na początku chciałem bardzo gorąco podziękować wszystkim radnym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, wybierając na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej. Liczę na dobrą współpracę ze strony wszystkich sołtysów, pracowników Urzędu Miasta, a przede wszystkim pani burmistrz Barbarzy Galicz. Chciałbym, korzystając z okazji, pogratulować pani burmistrz wyboru ponownego na stanowisko burmistrza. Ja chciałam bardzo gorąco pogratulować wyboru przewodniczącego Rady. I w imieniu całej grupy wszystkich radnych jednak chciałabym podkreślić, że cała grupa radnych gratuluje panu wyboru na przewodniczącego rady. Mam nadzieję, że pana doświadczenie pedagogiczne, jak również doświadczenie w samorządzie przełoży się na konstruktywną współpracę z całą radą, jak również z sołtysami i mieszkańcami Tarczyna dla dobra wspólnego i dla owocnej pracy dla wszystkich. Serdecznie jeszcze raz gratuluję.
tak mnie docenili, że na sam koniec. Ale jeszcze jaką wąską ścieżką ostatnio. Tak, wąską zrobili celowo, żeby się... Nie ma księdza, bo by to potwierdził. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, mianowicie wybór wiceprzewodniczącego Rady. Wybór wiceprzewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym. Skład komisji skrutacyjnej zostaje taki sam, jak przy wyborze na przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Zgłaszam na stanowisko wiceprzewodniczącego radnego Andrzeja Ozimka. Kto z radnych? Czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby głosić jeszcze innego kandydata? Radna Burakowska. Mirosław Waliszewski. Mirosław Waliszewski wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Czy ktoś z radnych zgłasza jeszcze kandydata? Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zamykam listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie. I znów to, czego Państwo nie lubicie, muszę ogłosić kilkuminutową przerwę. Celem przygotowania kart do głosowania. Muszę